Szkoła Morska w Tczewie powstała dlatego, że Tczew był najbliżej Morza Bałtyckiego i dawało to szansę szkolenia młodej kadry. Ponadto Tczew znajduje się nad Wisłą i tutaj też nad rzeką pierwsze zajęcia były prowadzone dla studentów czy uczniów szkoły morskiej. Wiadomo, że początkowo była to szkoła zawodowa, podlegająca Ministerstwu Obrony, a potem dopiero była to szkoła, która podlegała w marynarce handlowej. Uczniowie do Tczewa przyjechali z różnych stron. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, wtedy były to różne miasta, w których kształcili się wykładowcy, a więc byli to wykładowcy z floty rosyjskiej, niemieckiej. Komandor, porucznik Antoni Garnuszewski, dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie, był absolwentem Szkoły Morskiej w Odessie. A z kolei porucznik Tadeusz Żółkowski był absolwentem szkoły w Hamburgu. Konstanty Maciejewicz, absolwent Morskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu. Służył jeszcze na słynnym krążowniku Aurora, znanym z 1917 roku, którego wystrzał, można powiedzieć w cudzysłowie, przyczynił się do wybuchu rewolucji. Wtedy, w 1920 roku, powstanie Szkoły Morskiej w Tczewie, małym przygranicznym mieście, było sporym wydarzeniem. W roku odzyskania niepodległości przez Tczew wszystko było tutaj nowe i władze, i nowi mieszkańcy, którzy przyszli za wojskiem generała Hallera. Polskie władze, polskie nazwy ulic, Polska Szkoła Morska. I w to wszystko zostali wtopieni pierwsi uczniowie, którzy przyjechali tutaj do Tczewa, również z wszystkich stron Polski, do małego miasta, wówczas około 18 tysięcy mieszkańców. Szkoła borykała się z różnymi kłopotami. Nie było basenów do pływania, więc jak wspomniałem, korzystano z przystani nad Wisłą. Czasami marynarze pływali bez majtek. To świadczy o tym, że była też bieda w ich rodzinach, dlatego że utrzymanie się w takiej szkole było dosyć kosztowne. Natomiast szkoła też nie miała pieniędzy, aby wyposażyć przyszłych marynarzy w różnego rodzaju sprzęt potrzebny do zajęć fizycznych, no bo wiadomo, że marynarze musieli korzystać z wody, musieli umieć pływać. Więc portfele, można powiedzieć, przyszłych marynarzy były pustawe. W szkole panował wojskowy dryl, z tych przynajmniej opowieści różnych, które pozostały z pamiętników, wynikało, że przyszli marynarze mieli zajęty cały dzień od rana do wieczora. Natomiast, aby nim zostać, trzeba było najpierw przejść bojowy chrzest. I były też wypadki, że przyjeżdżały do Tczewa kontrole, sprawdzały, jak wygląda wyposażenie szkoły, jak wygląda jedzenie. Wiadomo, że otrzymywali marynarze tutaj też pożywienie w szkole. Tak czy inaczej, szkoła jednak wpisała się w obraz Tczewa i była dumą miasta. Dumą miasta był też statek Lwów, którego załogę witano hucznie w 1924 roku po powrocie z Brazylii. W parze odprawiono nabożeństwo dziękczynne. Był uroczysty pochód ulicą Dworcową, Hallera, Pocztową, aż do Szkoły Morskiej. A w hali miejskiej, obecnie Centrum Kultury i Sztuki, to ten sam budynek, odbyła się uroczysta akademia. Dodajmy też, że w Tczewie kręcono fragment filmu Pod banderą miłości, czyli dramat morski, którego bohaterem był kadet Szkoły Morskiej. W szkole organizowano bale, z których dochód był przeznaczany dla niezamożnych uczniów. Nauczyciele mieli też
przezwiska, a więc był Banan, Łysek, Dziadek, Trąba. Wśród uczniów była też hierarchia, była szlachta, karciarze, ignoranci i umiarkowani. Szef był dumny, że istniała szkoła morska, ale też władze Czewa miały świadomość, że jest ona tutaj tymczasowo. W 1928 roku przyjęto wiadomość, że Ministerstwo Przemysłu i Handlu przystąpi do budowy szkoły morskiej w Gdyni. Zresztą to pokazaliśmy na naszej wystawie z Czewa na Morze i Oceany, która była eksponowana przed dworcem kolejowym. Ale marynarze, kapitanowie, mechanicy, którzy byli kształceni w Czewie, wracali, by odwiedzić budynek, którym się kształcili. Tu kiedyś spotkałem Michała Chłasko, który składał kwiaty na grobie Floriana Chłaski, pierwszego lekarza szkoły morskiej. Obok jest pomnik tragicznie zmarłego Zbigniewa Piekarskiego, ucznia tej szkoły. W ogóle pamiętam, że w latach 70. przyjeżdżało tu kilkudziesięciu kapitanów, między innymi z Karolem Borchartem, który napisał kilka książek poświęconych nie tylko szkole morskiej w Czewie. Co w rocznicach, 50-lecie szkoły morskiej, Czew gościł też grupę licznych kapitanów z koła Czewiaków, bo istniało takie w liceum ogólnokształcącym. Prezesem tego koła był kapitan Rybiański. Wtedy też o szkole wspominał Czewianin dr Mieczysław Węgleski, który był ostatnim lekarzem szkoły morskiej. Szkoła przeniosła się do Gdyni. On pozostał i pracował przez wiele, wiele lat w kolejowej służbie zdrowia. W 60-lecie szkoły morskiej, kiedy wielu kapitanów przyjechało do Czewa na uroczystość, ona się odbyła między innymi u zbiegu ulicy Gdańskiej, tuż przy dworcu. 14 czerwca był Światowy Zjazd Absolwentów Szkoły. Przyjechali absolwenci również, którzy po wojnie zostali za granicą. I wtedy właśnie to tak zwanemu osiedlu Śródmieście II nadano imię komandora Antoniego Garnuszewskiego i był to wyraz szacunku dla nie tylko dla komandora Garnuszewskiego, ale dla tych wszystkich uczniów szkoły morskiej w Czewie. Dodajmy, że jeden z synów komandora Garnuszewskiego, profesor Garnuszewski, którego miałem zaszczyt poznać, był wiceprezesem Światowego Związku Akupunktury w Warszawie i też leczył przy pomocy właśnie akupunktury. On też również w 80 roku przyjechał do Czewa wraz ze swoim bratem, który mieszkał tu na Pomorzu.